tak jak teraz. Powinno być cokolwiek widać. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywam narrację i wstęp na samym końcu sesji, bo chciałem wykorzystać światło i wykorzystałem, jak widzicie, właśnie słońce już chyli się ku zachodowi. I porównujemy dzisiaj ujęcia z dwóch optyk. Z optyki Mini 2 i Era 2. Wydaje się, że te drony dużo dzieli. Dużo parametrów, dużo funkcjonalności dzieli, ale jak popatrzycie na optykę przy dobrych warunkach, można wyciągnąć z miniaka naprawdę wiele. I to jest niesamowite, bo w dzisiejszych czasach też kamery sportowe kosztują dość sporo, prawda? Czy GoPro, czy Insta, czy nawet Osmo Action nadal kosztują dość sporą kasę. A tu widzę, że miniak, który stanowi latającą kamerę, naprawdę dobrze daje radę i muszę Wam powiedzieć, że przy odrobinie wprawy, przy odpowiednim nastawieniu, też ustawieniu balansu bieli i ekspozycji, można naprawdę fajne ujęcia uzyskać. Także zapraszam do tego przeglądu, myślę, że będzie to ciekawa sprawa. Oczywiście pamiętajcie o warsztatach tematycznych i aplikacyjnych. Na dzisiaj taki krótki rekonesans i takie krótkie porównanie. Trzymajcie się i zapraszam do tego porównania.